Cześć! W tym materiale pokażę Wam idealny pomysł na słuchawki dla sportowców. W studio mam dwa modele firmy Aftershocks. To jest producent, który specjalizuje się w słuchawkach, które wykorzystują technologię przewodnictwa kostnego. I to jest właśnie idealny pomysł na słuchawki dla sportowców, ponieważ dzięki nim możemy uprawiać sport bezpiecznie, dlatego że słyszymy jednocześnie to, co dzieje się wokół nas oraz słyszymy muzykę. Dzieje się tak, ponieważ te słuchawki totalnie nie zasłaniają wlotu do przewodów słuchowych, a jedynie dociskają tutaj w okolicach uszu do kości czaszki i poprzez wibracje przepuszczają fale dźwiękowe do naszej głowy. Dzięki temu słyszymy dobrze zarówno muzykę, jak i wszystkie pojazdy oraz innych użytkowników ruchu, pieszych, zwierzęta i wszystko to, co dzieje się wokół nas. Jednym słowem mamy kontakt z otoczeniem oraz słuchamy muzyki i to właśnie jest wyjątkowe w tych słuchawkach, ponieważ zapewnia po prostu bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu, wszędzie tam, gdzie jesteśmy nie tylko my, ale również inne osoby. Oczywiście bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze i mając na uwadze, że tutaj dźwięk jest nieco gorszy niż w takich normalnych, dousznych słuchawkach, dlatego że jednak nie jesteśmy odizolowani od tego, co dzieje się wokół nas. Dodatkowo słyszymy to wszystko, co dzieje się wokół nas, słyszymy też wiatr, słyszymy inne dźwięki, no ale tutaj nie chodzi tylko o to, żeby idealnie słyszeć muzykę, ale też o to, żeby po prostu być bezpiecznym. Stąd pamiętajmy, te słuchawki zawsze będą nieco gorsze niż słuchawki, które nas maksymalnie izolują od otoczenia, ale naprawdę jakość dźwięku, jakie oferują, jest na tyle dobra, że wszystkie osoby, które uprawiają sport w tych słuchawkach, raczej przy nich zostają, bo twierdzą, że to naprawdę fajny kompromis między słuchaniem muzyki i właśnie poczuciem bycia bezpiecznym, mającym kontakty z otoczeniem. No a poza tym to są słuchawki, które mają bardzo fajną formę, są lekkie, wygodne, zakładamy je na głowę i tak naprawdę w trakcie uprawiania sportu, w trakcie biegania, w trakcie jeżdżenia na rowerze praktycznie nie czuć ich na głowie. Dodatkowo całkiem długo trzyma bateria, bo w zależności od modelu jest to między 6 a 7 godzin, także naprawdę sporo, na pewno bardzo długi trening czy jakąś wycieczkę możemy w nich odbyć. No i kolejna sprawa, ważą około 30 gramów, w zależności od modelu, czy to jest topowy, gdzie ważą 20 kilka gramów, czy trochę tańsze, które ważą 30 gramów, ale naprawdę jest to taka masa, której nie czuć na głowie. No i te słuchawki, jak większość nowoczesnych produktów, łączy się z urządzeniem, z którego puszczamy muzykę za pomocą Bluetootha, także akurat pewnie większość z Was będzie używało ich z telefonem. I przy okazji można na nich odbierać połączenia. Będziemy słyszeli, co rozmówca do nas mówi, oraz możemy sami mówić i rozmówca będzie to słyszał. Jeżeli chodzi o takie sportowe jeszcze kwestie, oczywiście są odporne na wodę, na pot, także śmiało możemy uprawiać w nich sport w deszczu, jeździć na trenerze, kiedy leje nam się z głowy po prostu struga wody. Tak samo są odporne na jakieś uderzenia, niejednokrotnie sam zrzuciłem je na ziemię i naprawdę nic z tym słuchawką się nie dzieje, także to jest produkt przygotowany po prostu pod takie trudy katowania sportowego, kiedy dużo rzeczy może się zdarzyć, które są nieprzewidziane, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, no i zdarza nam się na przykład, nie wiem, upaść czy wypuścić coś z ręki. No i jeszcze kolejna sprawa, te słuchawki są łatwe w obsłudze. Mamy tutaj mało przycisków i tak naprawdę czy parowanie z urządzeniem, czy podgłaśnianie, ściszanie, ewentualne włączanie, wyłączanie, to są rzeczy bardzo proste. Jednym słowem produkt, który nie przeszkadza, a jest taki funkcjonalny i właśnie odpowiedni dla sportowców, którzy nie chcą myśleć, jak coś obsłużyć, tylko po prostu włączyć, jechać i się niczym nie martwić. Jeżeli chodzi o jakość połączenia, to też mieliśmy już w redakcji kilka modeli Aftershocksa, zawsze tutaj było wszystko bardzo dobrze, jeżeli chodzi o połączenie. Te słuchawki nie zrywają połączenia z Bluetooth. Naprawdę fajny pomysł na słuchanie muzyki i nie martwienie się o wszelkie inne drobne szczegóły, które nie są istotne w trakcie treningu. Oczywiście, jak zawsze, nie można powiedzieć, że jest to produkt bez wad, dlatego że no, są tutaj drobne mankamenty. Dla mnie głównym jest jazda zimą. Jeżeli ja założę czapkę na te słuchawki, tutaj z tyłu jest taka jakby obręcz, która łączy dwie te głowice, z których leci dźwięk. No to jeżeli ja założę na to czapkę, jeszcze do tego dochodzi kask, cała ta struktura robi się sztywna. Jakieś ruchy głową powodują delikatne przesuwanie tych słuchawek. Ja tego nie lubię. Ja uważam, że to jest mało komfortowe podczas jazdy zimą. Natomiast no, są osoby, które jeżdżą cały rok w Aftershocksach. Także to nie jest tak, że się nie da, natomiast na pewno komfort użytkowania z czapką jest znacznie niższy niż bez czapki i też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Kolejna sprawa, no to szum podczas rozmowy telefonicznej. Niejednokrotnie, kiedy rozmawiałem przez telefon jadąc właśnie na rowerze, gdzieś tam trochę szybciej, jakieś 25-30 na godzinę, no to ja doskonale słyszę rozmówcę, natomiast rozmówca, kiedy ja mówię, będzie słyszał dużo szumu i bardzo mało mojego dźwięku, dlatego że mikrofon jest stosunkowo daleko od ust, no i te szumy zaczynają zakłócać rozmowę, także taka prawdziwa rozmowa telefoniczna jest
jest możliwe, ale tylko jak się zatrzymamy albo jesteśmy w pomieszczeniu. Natomiast podczas jazdy na rowerze czy innego sportu, gdzie po prostu poruszamy się w wysokim tempie, raczej nie jest możliwa. No i ostatnia kwestia. Pamiętajmy, że te słuchawki jakby puszczają dźwięk, kiedy są dociśnięte do kości. A teraz, kiedy na przykład ruszamy głową, albo nasza głowa jest spocona i one naturalnie gdzieś tam lekko przesuwają się na boki, no to jakby ta natężenie dźwięku będzie inne. Kiedy mamy słuchawki tradycyjne, które są nauszne albo douszne, głośność zawsze jest stała. Tutaj ona delikatnie będzie się różniła w zależności od tego, jak mocne będzie napięcie słuchawki na naszą kość. I to też jest odczuwalne i to jest taka różnica, którą no, trzeba pokazać względem normalnych słuchawek. Mi to akurat nie przeszkadza. Ja jak słucham muzyki na rowerze, no to akceptuję te wszystkie minusy, bo dla mnie ważne jest to, że jestem bezpieczny, co się dzieje wokół mnie. Natomiast jest to minus. No i trzeba sobie powiedzieć ogólnie, że jakby jakość słuchania muzyki jest nieco gorsza w takich słuchawkach, ale pamiętajmy, że w nich nie chodzi o to, żeby jakość była idealna, tylko żeby jakość była możliwie dobra, a jednocześnie jazda była bardzo bezpieczna. Na koniec taka jeszcze jedna wada, która nie jest związana ze sportem, bo jak jesteśmy na dworze, no to nikomu to nie będzie przeszkadzało. Natomiast jeżeli będziemy na przykład w tych słuchawkach siedzieli w biurze albo w domu, to osoby, które będą obok nas, będą słyszały dźwięk dużo głośniej niż dzieje się to w przypadku słuchawek klasycznych. No ale mówię, te słuchawki są przeznaczone do sportu i ich rolą jest to, żeby połączyć bezpieczeństwo z słuchaniem muzyki przede wszystkim na dworze. Jeżeli chodzi o modele Aftershocksa, to tak naprawdę jest kilka opcji w ofercie. One zaczynają się od około 400 zł, kończą na około 700-800 zł, także tutaj ta oferta jest całkiem spora. W kwestii funkcjonalności one różnią się od siebie tak naprawdę bardzo niewiele, także można już jakby zaczerpnąć tej jakości i działania Aftershocksów w tej niższej cenie. Natomiast oczywiście dla osób, które cenią sobie takie drobne różnice w jakości in plus, no to być może warto wchodzić na te lepsze modele. Ja tutaj nie oceniam, mówię po prostu jak jest. Zawsze w komplecie otrzymujemy etui, specjalne stopery do uszu, które pozwalają w domu, kiedy nie jesteśmy na dworze, słuchać muzyki przy maksymalnym wygłuszeniu otoczenia. Otrzymujemy oczywiście kabel do ładowania, także taki zestaw standardowy w Aftershocksie zawsze jest taki sam. Dodatkowo firma ma też słuchawki, które są modelem MP3 i są dedykowane do pływania w basenie, czyli po prostu wgrywamy sobie na wbudowany dysk muzykę i możemy w nich pływać. Jest też model, który ma dodatkowy mikrofon i jest dedykowany dla osób, które pracują w biurze i nie chcą męczyć się słuchawkami, które są w uszach. Natomiast my jakby je pomijamy, my jesteśmy cały czas przy sporcie. No i cóż, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Aftershocksach, koniecznie wejdźcie na ich stronę, czyli aftershocks.pl. Ja mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górze. No i zostawcie suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami. Trzymajcie się, do zobaczenia.